18.30, Piotr Kieraga, to jest główne wydanie informacji Telewizji Republika. Pełnoletni, którzy przeszli pełen cykl szczepienia na koronawirusa, a od przyjęcia ostatniej dawki minęło co najmniej pół roku, mogą zapisać się na dawkę przypominającą. Ekolodzy nieustannie wzywają do ograniczenia podróży lotniczych, a tymczasem w związku z konferencją klimatyczną COP26 do Szkocji przyleci 400 prywatnych odrzutowców. Wanda Pułtawska, jedna z najbliższych współpracowniczek Jana Pawła II, która przeżyła piekło obozu koncentracyjnego Ravensbrück, kończy 100 lat. Prawie dwa lata po wybuchu pandemii koronawirusa ogólna liczba ofiar przekroczyła 5 milionów, ale według Światowej Organizacji Zdrowia rzeczywista liczba ofiar może być nawet 3 razy większa. W Polsce na COVID-19 zmarło już przeszło 77 tysięcy osób. O aktualnej sytuacji epidemicznej w naszym kraju Julia Mościńska. Jak mówią eksperci Ministerstwa Zdrowia, dzisiejsza liczba zakażeń 4514 nie oddaje w pełni przebiegu epidemii z powodu wczorajszego święta. Średnia liczba zachorowań z najbliższych dni zadecyduje o tym, czy wprowadzone zostaną regionalne obostrzenia. Jednak policja przypomina o przestrzeganiu tych, które obowiązują aktualnie. Policjanci we wszystkich tych miejscach, gdzie jest taki obowiązek na osoby, które do tego obowiązku zakrywania ust i nosa się nie stosowały, nałożyli ponad 1400 mandatów karnych, to również prawie 3600 pouczeń oraz ponad 60 wniosków o ukaranie do sądu. Hospitalizowanych jest ponad 7,5 tysiąca osób zakażonych koronawirusem. Do szpitali trafiają osoby w coraz gorszym stanie. 634 pacjentów podłączonych jest do respiratorów. W związku z tym funkcjonowanie wznawiają kolejne szpitale tymczasowe, między innymi ten na Stadionie Narodowym. Musimy otwierać te dodatkowe miejsca covidowe, szpitale czy dodatkowe oddziały covidowe w tych regionach, w których jest najwięcej zakażeń. Ja pracuję w Warszawie i wiem, że my tu w Warszawie w tej chwili bardzo potrzebujemy dodatkowych miejsc, gdzie można by leczyć chorych z COVID-em, bo po prostu te tymczasowe szpitale, które zostały do tej pory otwarte, już są dawno pełne. Tempo wzrostu liczby zakażeń koronawirusem podczas czwartej fali może być szybsze niż spodziewano się tego na początku. Zgodnie z najnowszymi prognozami, szczyt zachorowań może mieć miejsce na przełomie listopada i grudnia. Lekarze przypominają, że największą ochroną przed COVID-19 są szczepienia. Nigdy w historii świata ludzkości nie było takiej masowości szczepień w tak krótkim czasie i w ogóle takich w historii. My mamy miliardy dowodów na skuteczność tych szczepień i tutaj w żaden minimalizm nie wpadajmy. Patrzymy na to jako na potężne zagrożenie. To nie jest choroba przeziębieniowa, to nie jest grypka. Dla niektórych może tak, ale dla wielu może być to choroba śmiertelna. Od dzisiaj trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19 mogą przyjąć osoby, które ukończyły 18 rok życia, pod warunkiem, że od ich szczepienia podstawowego minęło co najmniej pół roku. Wiadomo, że nie wszyscy 100%, którzy się zaszczepili pełnym cyklem szczepienia do tej pory, zgłoszą się na to szczepienie, ale to byłoby moje marzenie, żeby wszyscy ci, którzy byli odpowiedzialni przy tym pierwszym cyklu, żeby się zgłosili również w swoim własnym dobrym interesie na tą dawkę przypominającą. Do Sejmu trafi projekt ustawy, zgodnie z którym pracodawca będzie mieć możliwość weryfikacji, czy pracownik jest zaszczepiony. Julia Mościńska, Telewizja Republika. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie będzie zlikwidowana dlatego, że tak życzy sobie Unijny Trybunał Sprawiedliwości, tylko w ramach całościowej reformy, która musi również uwzględnić zapisy o Izbie Dyscyplinarnej. Tak twierdzą zgodnie politycy Zjednoczonej Prawicy. Co dalej z systemem dyscyplinowania sędziów, sprawdzała Małgorzata Kleszcz. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński już w wakacje zapowiedział likwidację Izby Dyscyplinarnej. Wczoraj na antenie Radia Kraków wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki mówił, że projekt zmian w systemie prawnym przewidujący likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jeszcze w listopadzie trafi do Sejmu. Z kolei wicerzecznik partii Radosław Fogiel doprecyzował, że Izba nie będzie zlikwidowana na życzenie TSUE, ale w ramach całościowej reformy, która musi również wprowadzać zapisy dyscyplinarne. Zostanie przekształcona pewnie w wydział w Izbie Karnej. Nie wiemy jeszcze, kto tam będzie orzekał w sprawach dyscyplinarnych, ale w każdym demokratycznym państwie prawnym jest odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów i
do tego musi być powołany specjalny sąd. Spór o Izbę Dyscyplinarną toczy się na dwóch płaszczyznach. Nie tylko prawnej, ale i politycznej. Nie udało się też osiągnąć tych spodziewanych przez partię rządzącą skutków w sferze czysto wewnętrznej, czyli na przykład poprawy jakości orzecznictwa sądów. Zdaniem wielu komentatorów sceny politycznej TSUE próbuje zawłaszczać sobie kompetencje, których nie posiada. Od wielu lat trwa taka bardzo niepokojąca tendencja, która przenosi się niestety też na niektóre sądy krajowe, kiedy próbuje się przy pomocy orzecznictwa poszerzyć ustalone prawo. Ustawa w sprawie Izby Dyscyplinarnej ma zostać przedstawiona w najbliższych dniach. Małgorzata Kleszcz, Telewizja Republika. Polski Ład, czyli największa od lat rewolucja w podatkach, wejdzie w życie z początkiem 2022 roku. W piątek posłowie przegłosowali ustawę, która wróciła z Senatu. Wejście w życie przepisów musi jeszcze zatwierdzić prezydent. O szczegółach Aleksandra Robaczewska. W piątkowym głosowaniu Sejm zatwierdził wprowadzenie podatkowej części Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 roku. Wśród zmian jest m.in. podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych. Mamy bardzo wiele rozwiązań, które, na które trzeba pozytywnie popatrzeć. No, bardzo mocny wzrost kwoty wolnej to jest moim zdaniem absolutnie na plus. Warto podkreślić to, że kwota wolna bardzo długo nie była w Polsce zmieniana z różnych powodów. Nowelizacja przewiduje ulgę dla osób, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego pracują, ale nie pobierają świadczenia emerytalnego. Wolne od podatku będą dochody do 85 tysięcy złotych rocznie. Seniorzy będą mieli do wykorzystania 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku, co oznacza, że podatek będzie pobierany po przekroczeniu 115 528 zł. Także rodzice posiadający co najmniej czworo dzieci nie zapłacą podatku przy dochodach do 85 tysięcy złotych rocznie. Wydaje się, że niektóre kwestie wymagają większych nakładów społecznych. Do takich należy jednak służba zdrowia, która jest jednak w społeczeństwie, które się starzeje i w sytuacji, kiedy nie dajemy sobie rady w walce z COVID-em, potrzebuje większych nakładów środków. Wzrośnie także pierwszy próg podatkowy. Aktualnie wynosi on 85 tysięcy złotych, ale już od 1 stycznia będzie to 120 tysięcy złotych. Te zmiany podatkowe spowodują, że zostanie w kieszeniach Polaków, kilkunastu milionów Polaków, pozostaną pieniądze, które będą dalej wydawane na potrzeby, na zakupy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Zmieni się także naliczanie składki zdrowotnej. Rząd planuje ograniczyć obciążenia podatkowe dla dużej części Polaków poprzez zwiększenie kwoty wolnej. Natomiast te zobowiązania mają zostać pokryte przez między innymi przez zwiększenie wpływów z ozusowania czy obłożenia opłatami zdrowotnymi przychodów działalności gospodarczej i przedsiębiorstw. Jak poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w najbliższych tygodniach powstanie specjalna infolinia dla przedsiębiorców, informująca o rozwiązaniach znajdujących się w pakiecie ustaw wchodzących w skład Polskiego Ładu. Aleksandra Robaczewska, Telewizja Republika. COP26 w szkockim Glasgow to już 26. konferencja klimatyczna, na której światowi przywódcy poszukują sposobu rozwiązania kryzysu klimatycznego. Każdego roku następuje przegląd zobowiązań w ramach celu tzw. porozumienia paryskiego, jakim jest utrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie poniżej 2 stopni Celsjusza w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej. Paulina Bilińska. Próby ograniczenia zmian klimatycznych, a tym samym wprowadzenia stałych innowacji poprawiających jego jakość, to praca na rzecz przyszłych pokoleń. O konsekwencjach dotychczasowych działań międzynarodowi przedstawiciele przypominają podczas trwającego szczytu w Glasgow. Tylko w zeszłym roku stopiło się ponad 600 miliardów ton lodu na Grenlandii. Cała ta woda musi gdzieś trafić i jest niewiarygodnie okrutne, że małe państwa wyspiarskie znajdują się na pierwszej linii frontu strat i szkód. W walkę o lepsze jutro włączają się przywódcy z całego świata, ale
ale również biznesmeni i celebryci, także brytyjska rodzina królewska. W nadchodzących dniach świat ma szansę przyłączyć się do wspólnego celu, jakim jest stworzenie bezpieczniejszej i stabilniejszej przyszłości dla naszych ludzi i planety, od której jesteśmy zależni. Historia pokazała, że kiedy narody łączą się we wspólnej sprawie, zawsze jest miejsce na nadzieję. Prezydent USA Joe Biden podkreślił, że wzrost cen energii powinien być traktowany jako wyzwanie, jednocześnie wezwanie do działania na rzecz poprawy środowiska. Jednym ze sposobów może być dywersyfikacja źródeł energii i zwrot w kierunku energii odnawialnej. Ochrona naszych lasów i innych ekosystemów jest niezbędna, aby zrealizować nasze cele klimatyczne. Dzisiaj ogłaszam nowy globalny plan ochrony lasów, w który zaangażuje wiele podmiotów rządu USA. W podobnym tonie wypowiedział się prezydent Rosji Władimir Putin, którego nagranie było transmitowane podczas konferencji. Rosja zobowiązuje się do osiągnięcia neutralnej gospodarki pod względem emisji dwutlenku węgla najpóźniej do 2060 roku. 20% światowych lasów znajduje się w naszym kraju. Dlatego zamierzamy podjąć najszersze działania, aby je chronić. Szczyt klimatyczny przyciąga uwagę ekodemonstrantów, którzy przy użyciu trafiających do masowej wyobraźni środków chcą zwrócić uwagę międzynarodowych władz, ale także uświadomić ludziom powagę kryzysu. Tym razem posłużyli się nawiązaniem do popularnego serialu Squid Game. Działacze z całego świata zwracają uwagę polityków, aby przestali igrać z kryzysem klimatycznym. To, co się dzieje, to cyrk. Padło dużo pokrzepiających słów, które dają nadzieję. Ale gdzie jest realne działanie? Zmiany klimatu to najpoważniejszy problem, z którym mierzy się świat. Nie ma wątpliwości, że obecnie walka o poprawę klimatu to cel każdego kraju, a może nawet każdego przedsiębiorstwa. Niestety, nie wszystkie kraje mogą sobie pozwolić na błyskawiczne wprowadzenie zmian. Problem ten podczas pierwszego dnia szczytu poruszył premier Mateusz Morawiecki. Nie wszyscy zaczynamy od tego samego punktu, natomiast wszyscy powinniśmy pamiętać o jednej zasadzie. Transformacja nie może odbywać się kosztem ludzi. By zdobyć publiczne poparcie, zielona polityka musi stawiać w centrum dobro obywatela. Jak podkreślił wiceminister klimatu Jacek Ozdoba, do wprowadzania nowoczesnych rozwiązań w trosce o dobro klimatu nie wystarczą chęci. Transformacja energetyczna generuje gigantyczne koszty finansowe, gospodarcze i społeczne. Przykładem może być spór o kopalnię węgla brunatnego w Turowie. W przypadku Polski przestawienie odejścia od węgla oznacza konieczność przestawienia na gaz najszybciej, jak to jest możliwe, ale gaz musiał być importowany niestety z kierunku wschodniego, co oznacza element szantażu politycznego i tego oczywiście nie chcemy, więc dopóki nie mamy energii atomowej, ciężko jest rozmawiać o takim drastycznym odejściu od węgla. Nie ma wątpliwości, że organizatorzy i uczestnicy COP26 stawiają przed sobą szczytne cele, jednak ich działania podają te cele w wątpliwość. Joe Biden przybył do Glasgow w kolumnie 85 samochodów. Niektórzy światowi liderzy i biznesmeni wybrali prywatne odrzutowce, m.in. założyciel Amazona szef Bezos, książę Monako Albert czy książę Karol. Do tej pory na miejsce szczytu klimatycznego przybyły 52 takie maszyny. Łącznie w ciągu całego dwutygodniowego spotkania ma ich dotrzeć około 400. Nazywany przez krytyków szczytem zielonej hipokryzji, COP26 potrwa do 12 listopada. Paulina Bilińska, Telewizja Republika. Pod koniec swojej kadencji na stanowisku prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek z prywatnego powództwa wytoczył proces dziennikarzowi Gazety Polskiej Piotrowi Nisztorowi. Rachunek za prowadzenie sprawy zapłaciła federacja. Jedyne 380 tysięcy złotych, czyli więcej niż związek wydawał na obsługę prawną przez cały rok. Rachunek, który PZPN zapłacił za usługi prawne związane z ochroną dóbr osobistych poprzedniego prezesa Zbigniewa Bońka, no jest szokująco wysoki. To jest prawie 400 tysięcy złotych. To nawet w stołecznych realiach jest kwota no, wręcz gigantyczna. I myślę, że jest to materiał do pracy dla audytorów, którzy badają w tym momencie finanse związku w minionych latach, to specjaliści w tej dziedzinie muszą ocenić, czy prezes PZPN miał prawo używać związkowych środków do opłacenia prawników we własnym procesie. 2 listopada 1925 roku w Warszawie powstał Grób Nieznanego Żołnierza. Idea oddania hołdu bezimiennym żołnierzom, którzy zginęli za ojczyznę, powstała we Francji po I wojnie światowej. W Polsce pierwsze inicjatywy budowy grobu miały miejsce w 1921 roku. W Warszawie utworzono wówczas Komitet Uczczenia Poległych.
Bardzo ważną rolę 96 lat temu odegrała matka. Matka, która utraciła swego syna, obrońcę Lwowa. Pani Zarugiewiczowa. To właśnie matka wskazała bezimienny grób żołnierza, który to grób został przeniesiony tu do Warszawy. Stoimy w miejscu świętym. W miejscu, gdzie płonie nieustannie znicz pamięci, wyraz naszego hołdu i naszej wdzięczności. Oddajemy dziś hołd tym wszystkim żołnierzom i temu jednemu żołnierzowi, który spoczął tutaj w krypcie Pałacu Saskiego w 1925 roku. Oddajemy hołd temu ochotnikowi, który w 1918 roku walczył o wolność miasta zawsze wiernego Rzeczypospolitej, o wolność Lwowa. Prezydent Andrzej Duda wybrał się dziś do Krakowa, żeby osobiście złożyć życzenia Wandzie Pułtawskiej, współpracowniczce i przyjaciółce Jana Pawła II, która obchodzi dziś setne urodziny. Za propagowanie wartości i znaczenia rodziny w społeczeństwie, za chrześcijańskie świadectwo humanizmu i wkład w rozwój katolickiej nauki społecznej w 2016 roku Wanda Pułtawska została odznaczona Orderem Orła Białego. Była więźniarką Ravensbrück, jednego z hitlerowskich obozów dla kobiet. Tam była poddawana zupełnie nieludzkim eksperymentom pseudomedycznym. Znosiła to z wielką odwagą, z wielką pokorą, a zarazem z wielką nadzieją. Ona wspomina przecież w wielu miejscach, że będąc bliska śmierci głodowej, jednocześnie planowała całe swoje życie. Rozdział przyjaźni z Karolem Wojtyłą, najpierw jako księdzem. Gdyby nie doktor Pułtawska, to prawdopodobnie Karol Wojtyła jako biskup, jako papież nie zaangażowałby się tak silnie w kwestie rodziny oraz obrony życia. Hulajnogi elektryczne jeżdżące szybciej niż 20 km na godzinę mają zniknąć z chodników polskich miast. W życie wchodzi rozporządzenie, które ucywilizuje poruszanie się takim sprzętem. Najważniejszą zmianą jest ograniczenie prędkości. Hulajnoga elektryczna i urządzenie transportu osobistego muszą być tak skonstruowane, by nie mogły jeździć szybciej niż 20 km na godzinę. Muszą też gwarantować możliwość skutecznego hamowania i mieć odpowiednie oświetlenie. Z przodu co najmniej jedno światło barwy białej lub żółtej selektywnej. Z tyłu przynajmniej jedno światło odblaskowe czerwone oraz co najmniej jedno światło pozycyjne czerwone. Powinna także mieć co najmniej jeden skutecznie działający hamulec, dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku. 2 listopada to w Kościele Katolickim dzień zaduszny. W dzisiejszej liturgii i modlitwie wspomina się wszystkich, którzy odeszli z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Tradycja Dnia Zadusznego narodziła się w X wieku. To czas refleksji nad życiem. Możemy wtedy wyrazić wdzięczność naszym bliskim zmarłym poprzez modlitwę w ich intencji. Darem Kościoła na ten czas jest dar odpustu zupełnego. Możemy go ofiarować przebywającym w czyśćcu. Trzeba pójść na cmentarz, być wolnym od jakiegokolwiek grzechu, przyjąć komunię świętą, wyznać wiarę i pomodlić się w intencji Ojca Świętego. Odpust zupełny można uzyskać w oktawie uroczystości Wszystkich Świętych. Ze względu na pandemię Kościół rozszerzył ten okres na cały listopad. Więcej informacji z kraju i ze świata na naszym portalu TV Republika. Za chwilę sport i pogoda. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Miłego wieczoru.